Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jezus wypowiada mocne porównania do ludzi, którzy byli kapłanami, do ludzi o znaczącej pozycji społecznej. Sami siebie uważali za ważnych. Poczucie ważności nie jest jednak tym samym, co poczucie własnej wartości. Ludzie, którzy znają swoją wartość, nie potrzebują o tym mówić, bo to, co jest w ich wnętrzu, widać też w codziennych czynach. Wewnętrzne, dobre intencje tych, których Jezus dzisiaj krytykuje, były niewidoczne. To znaczy, że wszystko, co Bóg naturalnie dał im dobrego, nie zostało przez nich przekazane na zewnątrz, nie zostało przekazane innym. Spotykając drugiego człowieka, obarczali go nadmiernymi zakazami. Jako kapłani byli więc ignorowani przez ludzi, bo stracili moc nawracania. Słowo Boga zostało zastąpione przez prawo. Sprawiedliwość została pozbawiona miłości. Jak jest z nami? Jakie są nasze intencje w codziennym spotkaniu z drugim człowiekiem? Czy nasze dobro jest widoczne? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.